Siema, blachoświry. Dzisiejszy odcinek poświęcimy obróbce okna, a w zasadzie dwa kolejne odcinki, bo całość materiału podzielimy sobie na dwie części. A więc, jeżeli jesteście ciekawi, jak uporać się z opierzeniem takiego oto okna, koniecznie obejrzyjcie wideo do końca. Zapraszam. Zanim przejdziemy do rzeczowej obróbki okna, kilka słów na temat samego okna i strategii, jaką przyjmiemy. Słuchajcie, generalnie jest to jedno chyba z najłatwiejszych okien do obróbki. Na ramię okna zamontowany jest taki kołnierz. O, wystarczy obróbkę całą wpuścić pod spód i to będzie w zasadzie wszystko. Na innych oknach wygląda to troszkę inaczej, bo tą tylną obróbkę wywija się na opierzenie, które jest tutaj w tym miejscu. Tutaj to opierzenie jest już zamontowane na samym skrzydle. Tak więc naszym zadaniem będzie tylko wpuszczenie obróbki wszędzie dookoła, pod spód tej tutaj o uszczelki kołnierza, jakkolwiek to się nazywa. To co, ściągamy kołnierz. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować Grzesiowi Radzyńskiemu, który przysłał to tutaj okno, bo bez tego ten odcinek by nie powstał. Słuchajcie, to co Wam zaproponuję odnośnie tego akurat okna, to będzie obróbka na półokrągło ze względu na budowę ramy tego okna. Tutaj ciężko by było coś innego wymyślić, więc puścimy tutaj sobie na półokrągło. Jest to przepiękne okno z kołnierzem termicznym, super sprawa. Eleganckie, na czasie. Myślę, że odcinek Wam się przyda. To co? Startujemy! Zaczynamy klasycznie od wymierzenia obrabianego elementu. I teraz my sobie, tu jest około 71, to my zrobimy sobie o pół centymetra węższą tą obróbkę, czyli będzie 60, 70,5 centymetra. I dodamy po 6 mm na każdą ze stron. Powinno to już wystarczyć, będzie się to łatwo felcowało i będzie elegancko. A tutaj w dół to tyle, ile potrzebujecie. Będziemy uciąć blaszkę i przygotujemy ją do montażu. Przygotowałem już przód i teraz tak, to jest nasze 70,5 cm. Odstawiłem po 6 mm na każdej ze stron. I góra centymetr odstawki takiej dodatkowej przeciwwodnej, więc możemy zaczynać. Do wyprowadzenia łuku na naszym przodzie użyjemy karbownicy. Sprawdzą się też szczypce zaokrąglone. Pokazywałem to już na ostatnim odcinku. Dzisiaj pociśniemy karbownicą. To jest nasza góra. Karbujemy około 15 cm od góry, żeby uzyskać wyoblenie. No to jedziemy. Pamiętajcie tylko, żeby nie wsadzać jej tutaj do samego końca, bo powstaną dziury. Potem przy felcowaniu będzie to wszystko pękać. Czyli tak milimetr od samego narożnika gięcia. I z drugiej strony to samo. Dobra, myślę, że już wystarczy. Teraz musimy sobie lekko wyoblić naszą obróbeczkę, żeby się ładnie układała nam na miejscu. Lekko w rąsiach zrobić, o, w ten sposób. Mini, mini. Reszta się ułoży już na miejscu. Kolejny krok to przyłożyć boczek i sobie wszystko odrysować. Odcinamy nadmiar i zostawiamy około 6 mm.
Ustawiamy sobie wszystko i przykręcamy. Dół warto sobie spiąć. I jedziemy. Drugą stronę robimy dokładnie tak samo. Zerwiemy folijkę. Zobaczymy. I jak to wyszło? Jeżeli chodzi o przód takiego okna, to już wszystko, więc ja się z Wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek Metalmaniaka, w którym to pokażę Wam, jak uporać się z tyłem takiego okienka. Trzymajcie się.